Eugeniusz Romer, dzień dobry Państwu. To jest Wielkopolska Warta Poznania. W naszej pierwszej rozmowie rozmawiamy o 7. edycji Międzynarodowego Konkursu Historyczno-Filmowego Patria Nostra, a konkretnie o zwycięzcach tego konkursu, czyli o uczniach Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Film nazywa się Zamach na Kutszerę. Zobaczmy zatem, jak ten film wygląda. Jeszcze raz przypomnijmy, to jest film Zamach na Kutszerę, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. I reprezentacja tej szkoły jest dzisiaj z nami w programie. Pani Elżbieta Karwacka, dyrektor, pan Dariusz Jasak, wicedyrektor, pani Anita Nawrot, nauczycielka i uczniowie Maria Konecka, Tobiasz Mituta i Fabian Doliński. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Chcę zapytać na początku o te emocje, które towarzyszyły Państwu podczas gali finałowej, która odbywała się w Poznaniu, w kinie Apollo, kiedy okazało się, że to właśnie ten film okazał się zwycięski. Emocje były niesamowite podczas gali. Super atmosfera, wspaniała organizacja całego wydarzenia. No i nie, najbardziej się nie spodziewaliśmy tej wygranej, aczkolwiek bardzo się z tego cieszymy. A ile wysiłku ten film od Państwa wymagał? No bo to jest, wydaje się, no tylko ponad minuta, ale z drugiej strony rekwizyty, gra aktorska, scenariusz, zmontowanie tego wszystkiego, nagranie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o cały czas włożony, to naprawdę nie było krótko. Pracy było mega dużo. Zorganizowanie się, zagranie z wszystkich ról dobrze, było kilka dubli, że tak powiem. Ale mieliśmy super zgraną ekipę, która nam towarzyszyła, wszyscy uczniowie, pani Anita, opiekunka całej naszej drużyny. Trzymała nas tak jakby razem wszystkich w grupie, pomagała nam. No i wszystkie takie montaże i tak dalej też było pracochłonną. To może panią Anitę naszym, w takim razie zapytamy, jak ilu uczniów brało w tym udział, jakie było ich zaangażowanie i kto w ogóle był pomysłodawcą tego filmu? Czy to właśnie państwo jako kadra pedagogiczna pomagała, czy jednak uczniowie sami wyszli z taką inicjatywą? Raczej uczniowie. Nasi uczniowie poszukują zawsze tematów do filmów dość ambitnych. Tak też było w tym roku. My już po raz czwarty braliśmy udział w konkursie Patria Nostra. W poprzednich latach zdobyliśmy równie wysokie miejsca, aczkolwiek nie pierwsze. Pierwsze miejsce w tym roku udało nam się po raz pierwszy. A ile osób było zaangażowanych w produkcję? To było kilka klas, czy to było kilka, nie wiem, kilkanaście wyselekcjonowanych osób? Jak wyglądało tak, to zaangażowanie? Tak, było kilka osób wyselekcjonowanych z całej szkoły, z różnych klas, z różnych zawodów, z różnych techników. No może teraz Państwa z dyrekcji zapytam, bo mowa jest o tym, że celem tego konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Więc zapytam Państwa, czy ten cel Państwa zdaniem udało się osiągnąć? Jak widać po tych naszych sukcesach, sukcesach naszych uczniów, cel udało się osiągnąć. Natomiast, tak jak tutaj wcześniej powiedziała pani Anita, jest to powtórzenie sukcesu, może nie w tak dużym wydaniu. Poprzednie lata sięgali nasi uczniowie po najwyższe podium, ale jednak powiem, zrobić coś raz jest wielką rzeczą. Natomiast powtórzyć i sięgnąć po te laury szczytowe, to naprawdę jest ogromny sukces.
Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie w tego rodzaju twórczość, czy nawet związaną teraz konkretnie z filmami, to nasza młodzież naprawdę wykazuje dużą kreatywność, jest bardzo zaangażowana w kwestie patriotyczne. No można powiedzieć, możemy w 100% chlubić się taką młodzieżą. Ja bardzo jestem dumna z tego jako dyrektor, że mam tak zaangażowanych nauczycieli, na czele z panią Anitą tutaj akurat, tak, również wsparcie ogromne kadry kierowniczej służy młodzieży pomocą, aby mogli realizować swoje marzenia, swoje zamierzone cele, aby mogli osiągać szczyty. To pana dyrektora zapytamy w takim razie, czy są... Jeszcze, że my tutaj tak, jako kadra nauczycieli i kadra kierownicza dużo się od młodzieży potrafimy też nauczyć, ponieważ no, to są nowoczesne technologie i tu młodzież się odnajduje doskonale w tych rzeczywistościach i kiedy przychodzi do zmontowania jakiegoś filmu czy do zrobienia jakiejś prezentacji, to tutaj no, oprócz tych, którzy z komputerami na co dzień mają do czynienia, no to bardzo często bywa tak, że my się uczymy od naszych uczniów, także ta wymiana jest taka wspólna. Ostatnio na przykład u Marysi w internacie uczyłem się na wiolonczeli grać, tam gamę D-dur udało mi się zagrać dzięki temu, że Marysia pokazała mi, jak to się robi. Także ta wymiana tutaj jest ciągła i chcę powiedzieć jeszcze, że wsparcie jest też duże ze strony pani dyrektor, bo gdyby nie jej inspiracje i jej takie no, pchanie nas do tego wszystkiego, to myślę, że też by było wiele, ale dużo mniej. Zawsze mówi, róbcie wszystko tak, żeby było dobrze dla nas, dla szkoły, żebyście dużo się nauczyli, żebyście osiągnęli sukces i, no i byli usatysfakcjonowani swoim własnym działaniem. Inspiruje nas wszystkich. To ja zapytam w takim razie uczniów, teraz oddam wam ponownie głos i chcę zapytać, jak właśnie wyglądało jeszcze raz przygotowanie tego filmu. No bo jak słyszę tutaj ze strony pana dyrektora, też kadra pedagogiczna musiała się też, czy mogła się od was czegoś nauczyć, więc skąd wyczerpiecie tą wiedzę? W jaki sposób nagrać taki film, w jaki sposób go zmontować i zrealizować? Jeżeli chodzi głównie o postprodukcję, o nagrywanie, montowanie, to zajmuję się tym ja. Głównie, że tak powiem, zajmujemy się tym jak samouk. Próbujemy różnych tutoriali z internetu, różnych darmowych programów. Inspirujemy się różnymi też innymi nagraniami z internetu. Próbujemy jak najbardziej ciągnąć wiedzę z internetu, bo to jest naprawdę wiedza wielka tam jest w internecie drzemie. Jeżeli chodzi o wszystkie te takie nagrywania i tak dalej, to kształcimy się też w naszym kierunku reklamy, który też nam pomaga o wszystkie postprodukcje zdjęć, grafiki, różnych banerów. A jeżeli mówimy na przykład o grze aktorskiej, to w jaki sposób tutaj wyglądały przygotowania z waszej strony? No, myślę, że każdy, kto się zgłosił tak naprawdę do filmu, robił to z czystej przyjemności i nie miał żadnego problemu z tym, żeby zagrać w filmie, żeby odegrać jakąś choćby nawet kontrowersyjną rolę. A w jaki sposób scenariusz tego filmu był pisany? To wy go pisaliście sami? Nasza jedna koleżanka, której tutaj z nami nie ma, pisała scenariusz wraz z naszą pomocą i z pomocą pani Anity. No właśnie, a jeżeli chodzi o taką konsultację też historyczną, w jaki sposób ten zamach na Franca Kutschera wyglądał, to nauczyciele wam pomagali w tym? Oczywiście, nauczyciele nam pomagali, ale też dowiadywaliśmy się tego sami z różnych źródeł, z książek czy z internetu. A co was skłoniło w ogóle do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie? To była jakaś ze strony właśnie kadry pedagogicznej, nauczycieli, dyrekcji zachęta, czy gdzieś sami wyszukaliście, że taki konkurs istnieje i fajnie by wziąć w nim udział? O konkursie to już się dowiadujemy od kilku lat. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, skąd się na początku dowiedzieliśmy, ponieważ to jest w sumie drugi mój film, w którym ja występuję, jak prowadzę ten film, montuję i nagrywam. Ale myślę, że głównie też wyszła inicjatywa z kadry nauczycieli, no i pomogli nam też dalej w to brnąć, tak? Tak, bo jak państwo już wspominali, to rzeczywiście jest nie pierwsze wyróżnienie w tym konkursie i nie pierwszy udział państwa. To zapytam teraz,
państwa nauczycieli, dyrektorów. Jak wygląda nagradzanie uczniów za udział w tym konkursie? Czy uczniowie coś otrzymują w zamian, albo może jakieś wyróżnienie, czy informacje na świadectwie potem, że w takim konkursie, w takiej inicjatywie ktoś brał udział? Tak, taka informacja będzie przepływała i wynikała ze świadectw końcoworocznych. Natomiast na koniec roku szkolnego staramy się również nagrodzić tych uczniów wszystkich, którzy biorą udział we wszystkich konkursach, którzy są zaangażowani i również konkurs patrianowski. Tu pani Anita dba bardzo mocno o to, żeby ci uczniowie, którzy biorą udział w projektach, które ona organizuje, żeby byli docenieni. Także tu nawet gdybyśmy my zapomnieli, to pani Anita... Czuwa nad tym. W takim razie trzymamy za państwa kciuki za dalsze sukcesy. Bardzo dziękuję państwu za tę rozmowę, za ten film, który mogliśmy też pokazać naszym widzom. I na koniec zapraszam jeszcze państwa, naszych widzów, do tego, żeby obejrzeć zapowiedź kolejnej, siódmej odsłony tego konkursu Patria Nostra, konkursu filmowego dla uczniów. Ja tymczasem żegnam się z państwem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.